panie ze Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Ruszkowie II zorganizowały dla najmłodszych klas szkoły podstawowej w Ruszkowie I warsztaty kulinarne. Wzięło w nich udział 27 uczniów. Dzieci przygotowały sałatkę warzywną, dekorowały babeczki i baby świąteczne oraz piekły muffinki. Wszystko odbywało się pod czujnym okiem pań z Koła Gospodyń Wiejskich, jak i nauczycielek ruszkowskiej placówki. Przy tylu chętnych rękach do pracy sałatka warzywna została przygotowana w mig. Warsztaty zakończyła degustacja wykonanych potraw, które były przepyszne. Zabawa była przednia, a chodziło przede wszystkim o naukę przy okazji dobrej zabawy. Już teraz mali kucharze nie wymigają się od pomocy przy żmudnym przygotowaniu świątecznej sałatki czy innych kuchennych pracach. Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich należą się podziękowania za zaangażowanie i gratulacje za pomysł. Bo się piecze, a powiedzcie mi, czy praca w kuchni jest lekka czy ciężka? Ciężka! No właśnie, lekko to się je, prawda? Ale przygotować to, a już nie powiem o sprzątaniu później.